Tramwaj stanie w Warszawie. Tramwaj stanie, no ale te autobusy takie z Anglii, Ameryki, Białystok i do jeżdżą. Nie zawodzą. Z tym, że proszę Państwa, nie chce przyjeżdżać nikt z prawosławnych. Biskup Jakub diecezji białostocko-gdańskiej nie chce tutaj do Warszawy przyjeżdżać. Ani prawosławni z cerkwi. I może dlatego tutaj właśnie, że tych cerkwi nie ma. Warszawa, Śródmieście. W Warszawie bijatyki, w Warszawie bójki. Coś się dzieje. Świat w posadach już się chwieje. Do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km. Dlaczego z Anglo-Ameryki Białystok prawosławni nie chcą przyjeżdżać tutaj do Warszawy? Dlatego, że tam w cerkwi to śpiewają, się modlą, a tutaj tylko wrzeszczą, żebrząc, że im głośniej, tym więcej wyżebrze, proszę Państwa. Krzyczą, szaleją, hulaj dusza, piekła nie ma, a przecież oni sami sobie piekło wymyślili i tak mataczą, że raz jest w średniowieczu, a potem teraz w XXI wieku, że już nie ma. I tak kręcą, i tak Pana Boga by chcieli oszukać, trzymając Go za nogi, a diabła za ogon. A to przecież się nie da. Także proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie, w Polsce. Tu nie przyjadą już Świadkowie Jehowy, ani Anka, ani Hanka, ani biskup diecezji białostocko-gdańskiej. Nikt. Dlaczego? Dlatego, że tu jest mydło i powidło, Warsisawa, tu jest handel, tu jest brzask żebrzących, w Żebracznicy Wielkiej. Gdy jesteśmy, zaglądają chciwie, mają we wszystkim biznes do Anglo-Ameryki Białystok, 185 km stąd.